kukurydza jest. Teraz ją odsączymy, tak żeby była bez wody, w której się gotowała, i zalejemy Robin Redem. Dwunastki Robin Redy, zalewa Robin Red, kulki piętnastki Robin Red i piętnastki pelet Robin Red. To zabieram na dzisiejszą zasiadkę. Oraz zabiorę piętnastki z Manline, kuleczki oraz waftersy zbalansowane, letko kulasy 12 mm, piętnastki tonące oraz do tego dipy. I to zabiorę na dzisiejszą zasiadkę. Na kolejny wypadzie na rybki nie inaczej, więc dlatego zapraszam wszystkich swoich miłośników na najnowszy film oto z tej wody, czyli woda stowarzyszenia nie inaczej. I tak mi się podoba, tak lubię i tak będzie, jak sobie łowię, tak sobie nagrywam. Więc na tą chwilę, drodzy Państwo, jest godzina 17.17, piątek 12 sierpnia 2022, i w ten sierpniowy dzionek nakręcę dla Was film oto z tego miejsca. Jest z nami kolega Sławek, który nas odwiedził, zobaczył nasze przygotowania do dzisiejszej nocki. Kibicuję, żeby coś padło, i z Robsonem. Witam, pozdrawiam. I z Robsonem spędzimy na tym urokliwym miejscu, miejscówce, dzisiejszą noc. Czyli nockę z piątku na sobotę, i zobaczymy, co wpadnie. Więc po krótkim wstępie zapraszam na najnowszy film. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szlugi, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tykoksem, bo już późno. Na sam początek rozłożyłem sobie chatkę, czyli mniejszy namiot dzisiaj wziąłem. Zanętę. Świeżutka oraz paleciki, które dochodzą. Zaraz rozłożę tripoda, ale najpierw, tak mówię, chatkę, schronienie najważniejsze, bo zapowiadają na weekendy w Polsce, czyli w Polsce, w moim regionie, czyli w województwie świętokrzyskich, naprawdę deszcze, burze. No, czy będą, zobaczymy, ale trzeba przygotować się na najgorsze. Więc chatka musi być, namiot wziąłem Jersey Compact jedyneczkę, szybko się rozkłada, no i zaczynam zaraz nęcić i zobaczycie, co i jak. A więc tak, do nęcenia kukurydza, którą przygotowałem, zalana Robin Redem, tak na zdjęciu. Oczywiście zobaczcie, kulki, raczej kulki Robin Red, pelet 12, 14 Robin Red i zalewka, która posłuży mi do zalewania peletów i kulek do wędkowania, a peletem Robin Redem zalałem kukurydzę. Teraz tą kukurydzę weźmiemy trochę kulasów. Tu mamy i większe, i mniejsze. Zobaczcie, sygnał. Drugi folk. Tak to mniej więcej wygląda. Oraz jasnego. Łopatkę weźmiemy. I tak to mniej więcej się prezentuje. Jeszcze ździepko. Mamy jeszcze tutaj taki, w gratisie dostałem szóstkę. Więc trochę szóstki nie zaszkodzi. Okej. I większą połowę zanęcimy i część zostawimy na rano. Więc, drodzy Państwo, biorę się za nęcenie. Odległość wyznaczona na kijkach pomiarowych. I nęcę, bo już późno. A więc drugie nie. Weź to, postaw mi po mojemu, no niech będzie. A więc pierwsza ryba, pierwsze branie po zanęceniu. Wetkę by mi wciągnął, widzisz? I to dlatego. A jeszcze na klip. Ej, jeszcze z klipa spadło. Zobacz, pa.
Jak pociągnął, że z klipa zeszła. No i wędkę wciągnęło. Jak wciągnęło ją, to z klipa spadła. Ładnie. Ładnie się zapowiada, drodzy Państwo. Jest godzina 18:20. Zestaw był, nawet 5 minut nie był w wodzie. I zobaczymy co. Na karpia, wiesz, nie bije, Sławek, nie bije, wiesz? Zobacz, pa, tak jak amur. Amury ostatnio tak na innym stowarzyszeniu ściągałem. Teraz coś tam, coś tam. Wędkę by mi wciągnął, wziąłeś. No. Mam nadzieję, że dobrze się zapiła, bo nawet nie zacinałem jej, bo jechało. Teraz o, teraz już jedzie. Teraz już jedzie. Więc wędki brzanówki. I jedzie. Zanęcone, w miejsce wrzucone. I tak to mniej więcej wygląda. Nie chcę zerwać pierwszej ryby, bo to pecha przynosi, drodzy Państwo. Tak mi się coś wydaje. Tak słyszałem od wielu wędkarzy, że pierwsza ryba na zasiadce stracona przynosi pecha, ale za bardzo w to nie wierzę, ale kto by chciał pierwszą rybę stracić? Chyba nikt z Was, drodzy Państwo. Więc uspokoimy trochę rybę. Weźmiemy ją do dołu. Ona sobie jedzie. Ładnie ją uspokaja. Ona ją uspokaja. Nie, dokręcę hamulec trochę. Ale niedużo. Niedużo. Dobra, pompujemy. Dół. Do przodu. Nie ma co się ekscytować, bo ryba może być nieduża. I pompujemy. Szóstka najmniej. Tak mówisz? No pewnie. Widać przecież, że tak. No, to są wędki brzanowe. Korumy to 1,75 LBS-a. Zobaczcie, jak ładnie chodzi kij. Pięknie, pompujemy. No hak jest dobry, ostry. Widziałeś sam, jakie haki, nie? To jest Ridge Monkey. Prawdopodobnie szóstka albo ósemka. Już nie wiem, który założyłem. Albo przeszła w tą, wiesz, weszła. No. Okej, na razie teraz uspokoiła się trochę, to ją trochę podciągniemy do brzegu. Mam, drodzy Państwo, nowe futerko przyklejone do mikrofonu, do kamerki. Nie wiem, czy pomaga, czy nie, bo to pierwszy film będzie mój dopiero montowany. Tym futerkiem. Pa, nie mogę jej oderwać. Zobacz, Pawek. Nie wiem, czy zaczep nie weszła jakiś. No, spadła. No, spadła, w zaczep weszła. Mówię, oderwać jej nie mogłem. Więc widzicie, drodzy Państwo, przerobimy to i zobaczymy inaczej. A więc pierwsza rybka, drodzy Państwo, niestety. Jakie branie, taka ryba, koledzy mówią. Branie do brzegu. No i taki Lesio. Więc wracamy mu wolność. I pierwsza ryba zaliczona. Wędkujemy dalej i jest pytka. A więc tak, drodzy Państwo, jak widzicie na zdjęciu ze Start Bites Demon Hot Demon, w jadereczku zakupiłem kilka
Widzicie, trochę zapasów zrobiłem. Była okazja, jedno wiadereczko dycha taniej, 10 zeta taniej, więc trzeba było wykorzystać moment, bo taniej już nie będzie. Więc tak jak mówię, Demon Hot Demon, Zanęta oraz pelety. Tak samo SK30 i Ocean Tuna. I tak to mniej więcej wygląda, czyli trochę wiaderek zakupione i teraz na zasiadkę wezmę, aby całych wiaderek nie nosić, trochę Demon Hot Demon Zanęty Metod Stigmix oraz do tego pelety Demon Hot Demon nad wodę. Więc przesypię sobie i zabieram to na wodę. I tak to mniej więcej wygląda, czyli nie brałem całych wiaderek. Wziąłem peleciki, które delikatnie namoczyłem. Tak wygląda ta mieszanka z wiadereczka, niedużo peletów oraz zanętę, te z wiaderka Demon Hot Demon. I teraz to wymieszamy i to będzie jedna mieszanka do dzisiejszego wędkowania. Demon Hot Demon pelety oraz zanęta i druga mieszanka z Kerflig i Match Method Mix. I tak to wygląda, czyli F6 i Demon Hot Demon, dwie mieszanki, które przygotowałem do dzisiejszego wędkowania. A na którą będzie skubać, to zobaczycie sami. Czyli to jest pierwsza. Pierwszy raz stosuję te pelety, tą mieszankę i sam jestem ciekaw, czy coś będzie na nią skubało. Dlatego dwie mieszanki do dzisiejszego wędkowania. Więc zostańcie ze mną i zobaczymy, co mniej więcej jeszcze, co i jak. Jedna ryba ładna spadła, jak widzieliście, no ale weszła w zaczep. I aby nie przyniosła pecha, no zobaczymy, zobaczymy. Drodzy Państwo, 21:23. Ja wszedłem do środka, deszczyk pada. Nawet na początek nie zasuwam namiotu, tak aby szybko wyskoczyć. I tak to mniej więcej wygląda. Więc wędkujemy i czekamy na jakąś pierwszą rybę z nocki. No i tak powiedziałem, mają zapowiadać deszcze. No ale co zrobić, nie? Nie wybieram pogody na ryby, tylko jadę, kiedy mam wolne. Więc taki wypad, no i zobaczymy, co będzie fajnego z tego wypadu. 21:40, dalej pada. I tak to mniej więcej wygląda. Urobka coś tam pyka. Ja włączyłem centralkę, tak aby mniej więcej wiedzieć, na której mam branie. To centralka jest. No i czekamy, czekamy na pierwszą rybę. Ale nie chciałbym w ten deszcz wylatywać i holować ryby. Ale no co zrobić, nie? Czekamy, wędkujemy. I tak to mniej więcej będzie wyglądało. Czyli tak mówią, zapowiadali deszcze. No i mamy deszcze. Ok, czekamy na pierwsze branie. Jakąś rybkę z dzisiejszej zasiadki. 23:17, u Robsona pierwszy odjazd, ryba. Drodzy Państwo, no nieduży, ale jest, jest. No zobaczcie, drodzy widzowie. Na kulasa. Poczepiaj pomalutku. I
pierwsza ryba. Na którą? Na to moją? Nie. Moja to jest. A, twoją, tamto zjełeś. No, przytrzymaj go ręką jedną, a drugą wodę. Dobra. 6 kilo. 5200. 5200 jeszcze długość. Wyjmij go z tego i na matę go połóż. Bo to nie ma za dużo tych ryb dzisiaj. Od setki? Od 50 go weź. No. 50. Brakuje do 120, to jest 70. 68. 68. No i taki ładny, zobaczcie. No taki ładny. Dobra, wypuszczamy rybę z siatki, z podbieraka. No, łap do dołu. I pierwsza jest i Robson wywozi. Więc gratulacje. 5200. 5200. Gratulacje, Robson. Gratulacje. I wędkujemy dalej. A więc, drodzy Państwo, równa północ. U Robsona odjazd. Deszcz pada. I Robson ma drugą rybę. Co? No już. Przykleił się? Co? Za czym wyszedł? No, no. Przybity do... No. No bo większy może być. Kulas duży, to wiesz. No musimy poczekać, to poczekamy. Gdzie nam się nie spieszy, nie? No nie. Się zmęczy. Dobrze, że nie pada, nie? Ja na kilka razy brał. Tak, tik, 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 tik. Nie był zdecydowany. Ale patrz, jak siedzi na dnie. No, widzę. No duży musi być. Kurde, poszedł. Poszedł? Ściągnij. Jak to? Urwał ci zestaw? Pokaż. Urwał, no. Tego haka urwał. Haka urwał. No. Poczekaj, pokaż tutaj. Drodzy Państwo, zobaczcie. A to miałeś gotowy szypon, czy tak. Kupiony? Kupiony. I zobaczcie, zerwał hak. Ale ryba była duża. No szkoda, szkoda. Życiówka mogła być, nie? No te przypony, co ty masz takie też, nie? No ale ja to sam robię. A ty kupujesz, tak? No tak to jest, kupny przypon. No szkoda, Robson. Życiówka mogła być, nie? O północy życiówka mogła być. Tak to jest z kupnymi przyponami. Szkoda, szkoda. Drodzy Państwo, teraz zrobiłem tak, że poprosiłem Robka, wywieźliśmy zestaw na 25 metr, z tym, że dosypałem zanęty jednej, drugiej, takie kule zrobiłem, resztę peletów, co nęciłem z kukurydzą, no i dwie wywiozłem na dwóch zestawach, kulka 20 na Robin Redzie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, aby jakoś rybę złowić, godzina jest 0:50. Do czwartej trzymam. Do czwartej trzymam na tych dwóch kulasach. 3 godziny będę trzymał. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeśli nie da to efektu, ściągam i założę pelety. Więc siedzimy, drzemiemy, drzemamy, odpoczywamy. Jak go zwali, tak go zwali, czekając na branie.
Zobaczcie, jakie warunki. Jest. Do góry. Chodź. Ładny. I drodzy Państwo, o! Piękny. Ładny. Piękny, drodzy Państwo, zobaczcie. Życiówka. Życiówka będzie. Życiówka. Drodzy Państwo, życiówka. Kulas duży. Taki klocek. I zobaczcie, zero. Mniej więcej 10500. 10500, niecałe 10 kilo. I jeszcze zmierzymy. Taki 83. 9,5 kilo. 9,5 kilo, 83 centymetry. Ty. Pokaż. Ale kuty był, widziałeś? Nie mogę tak puścić, musi dojść do siebie. Baja, pójdź po kość dorosłego byku. Do następnego. Dziękuję Ci za walkę. Poszedł. Dzięki Ci za walkę. Zobaczcie. Wody pół namiotu. Zapomniałem zamknąć wejścia. I zobaczcie, co się dzieje. I napadało mi wody, ale to tylko przy wejściu. No ale rybka zaliczona. 9600. 9600. Bo 900 waży kosz od podbieraka, czyli 9600. Myślałem, że życiówka, a tu niestety nie. A więc, drodzy Państwo, jest godzina 6:46, nic nie bierze, Robsonowi jakieś leszczyki. Ja założyłem godzinę temu na słodko, czyli żółtą i jasną różową. No i spróbujemy coś złowić na słodko. Jesteśmy po śniadanku, ale nic nie bierze, kompletnie nic. No ale mamy kilka godzin jeszcze na wędkowaniu i miejmy nadzieję, że coś pyknie. A co uda się złowić, zobaczycie to w dalszej części mojego filmu. Więc zostańcie ze mną i zobaczymy, co i jak na tej wodzie. Ty, ale miałem nie wstawać, bo znowu takie liche na początku. No ale poszło. Czyli u Robsona pojechał prawdopodobnie karp 6:58. Mówiłem, żeby wywiózł dwie duże kulki, na jednym jedna, na drugiej druga. Pozbędzie się leszczy. I mamy, mówię Ci, że musi wejść, no wejść, że całą noc nie brały. No jak myślisz, jaki duży? No ale jest, nie lepszy niż te leszcze Twoje. Zaczyna kropić znów. Jedzie u mnie. A, siedzi u mnie. Widzisz, Robek? Mówiłem, że jak wejdą na słodką. Żółty banan. Żółty banan. I widzicie, drodzy Państwo, na żywo jechało u mnie.
Musiały w końcu wejść. Tak Robsonowi tłumaczę, że w nocy nie brały, to w dzień zaczną, bo to jest niemożliwe. Jesteśmy sami na zbiorniku, konkurencji żadnej, podsypane konkretnie, to i ryba musi wejść. Do góry trzyma mnie, prowadzę już ryby na dnie, bo tu zaczepy są. Zaczep tu jest, już wczoraj straciłem rybę. No jaki? Czwóreczka? Zobaczymy u mnie. Czwóreczka? No będzie. Zważ go tak, jak teraz jest. Zważ go swoją siatką. Zważ go, zobaczymy. Mój też idzie. Tak mówię, do góry go trzymam, żeby mi w krzaki znów nie weszedł. Widzieliście, jak ładnie jechał? Ile? 500. A z was sam ten. Ile? 5 kilo? To tak mówiłeś, piątka. Teraz jeszcze mój. Spokojnie idzie. Ryba zaliczona. Ile? 70. Mój będzie podobny. Mój ciutkę większy chyba. Parska. No i zobaczcie Robsona. Twój troszkę większy. Większy mój troszkę. Więc tak to mniej więcej, drodzy państwo, wygląda. Tak mówiłem, na owocową. Więc odpinam rybkę. No taki ładny, na owocową, piękny jest, no ale drugi cieszy. I przełącz teraz na ten, na aparat. Więc drodzy państwo, bierzemy rybkę i widzieliście branie, odjazd. Więc tak jak dorobka mówię, że muszą wejść. Siedzi. Druga żółta. Widzisz się, jak jechało. Człowiek przysnął. Nieduży, ale jest. No wyjmę, no.
pompujemy wysoko kija, bo zaczepy są, drodzy Państwo. Wysoko kija, bo są zaczepy. Nie jest duży, ale zawsze to coś, nie? O! Pokazał rogi teraz. Popuścimy mu trochę hamulec. Taka dobra piątka. Goły. Spokojnie idzie. Zobaczcie, jak krętlik wysoko. Na 4 metry. 3,5 metra krętlik. Nie krętlik, tylko stoper gumowy. I przy odjeździe jak wziął, i podbierzemy rybkę. No i stoper gumowy już jest. Stoper gumowy. Nie jest duży. No ale cieszy, cieszy. Mówiłem do Robsona, że w końcu muszą wejść. Tyle było podsypane. Nie jest duży. Mały, maluszek. Jeszcze odbija. Jeszcze. Zaliczona. Ryba. Zaliczona. Mały, najmniejszy dzisiaj. To tylko mu zrobimy zdjęcie długości. Najmniejszy dzisiaj. O. No ale cieszę. I tak mówiłem. Żółty cukiereczek. Ryba już była na haku, bo widać po buzi. Zobaczcie. Taki ładny. Trzeci. Więc go wypuszczamy. Baja. Nie, do brzegu. Czekam, aż pojedzie. Ale to leszcz. Leszcz. Myślałem, że karp. A to lesio. No ale widzieliście, jak branie do brzegu. Kawę robię i taki lesio. No. Zobaczcie. No, zdziwiony jeszcze. Zobaczcie. Jakiś zdziwiony. Udaje sztywnego. Zobaczcie, zamiast odpływać, to jeszcze go w rękę złapałem. I taki lesio. Ładny nawet. Dobra, płynie. O, teraz. A się uwolnił i mógł uciec, to udawał sztywnego. No dobry zawodnik. Dobra, przerzucam zestaw dalej i wędkuję. Godzina 8:03. Przerzucone, ja zrobiłem sobie kawę.
Robsonowi też zrobiłem kawę, ale ja sobie wezmę w termosie, tak żeby muchy nie wpadały, jakieś śmieci. Wymieszam. I tak to, drodzy Państwo, mniej więcej wygląda w postawie. I wędkujemy. I obydwie teraz zdjąłem pomarańczową. Różowa nie dawała rady. Pomarańczy nie dawał rady. Żółty daje radę. Kolor kukurydzy, którą nęciłem. Większość kolegów tutaj na łowisku kukurydzą nęci, łowi na kukurydzę. Więc obydwa postawiłem na żółte. Ściągnąłem pomarańcz, który nie dawał efektu. I założyłem drugą żółtą przynętę. No i wędkujemy, czekając na rybkę. Znów leszczyk na drugą. No ale cieszy, cieszy. Cieszy, cieszy. Dobre leszczyki, jak nie biorą karpiki. Czyli taki ładny. Zobaczcie, jaki ładny. Zobaczcie, jaki ładny. Baja. Płynie. I wędkujemy dalej. Więc jest coś. Rangers. No. Niewielka, ale widzisz, pa. Po kiju, zobacz, pa. Rzuca się przed ciebie, wszystko idzie w tarlisko. Drodzy Państwo. Zmieniłem przynętę na Ringersa 12, kulkę i od razu efekt. Nie, ile była w wodzie? Z minutę? Bo mówiłem, żółte zdjąłem i Ringersa założyłem. I od razu jedzie. No, coś, wiesz, wielkiego nie będzie. Na razie nie walczy, idzie, wiesz, pomału. Zobaczcie. Oprowadzę, zobaczcie, jak ładnie. Grzecznie idzie na razie. O, teraz coś tam odbiło. I szybko zwijamy. Do góry trzymam kija. Kolejny raz mówię, bo jak na dole trzymam, to tu zaczepy są. Zaczepy. Widzieliście, pierwszą rybę straciłem. Do dołu chciałem rybę uspokoić. Ona weszła gdzieś tam w zaczepy, więc wysoko teraz trzymam ją, tak aby za nisko nie poszła gdzieś w zaczep. No i pompujemy. Pięknie ta wędka chodzi. Tak, jestem zadowolony z tych wędek, z tych korumów. 1,75 LBS-a. Fajnie, fajnie, fajnie chodzą. Pompujemy. No taki liczę koło 60 cm. Zobaczymy. No Pełnowskiego dzisiaj nie było, nie? Pełnowskiego nie było, ale to będzie goły. Pełnołuski by bardziej walczył. Ale on jest, nie jest mały. Nie jest mały? Nie. Może być długi, a suchy. Ale nie jest mały. No Robson podbierze, zobaczymy. Pomalutku. Długi jest. Długi jest? Ale grzecznie idzie. Zmęczył się odjazdem. Odjazdem się zmęczył i widzicie, jak grzecznie idzie. Praktycznie cały hol wam pokazałem.
Nawet już sił nie ma zrywać się. Taka ospała ryba. Złap za końce, zobaczymy ile. No piątka będzie dobra. O, zdjęcie se pyknę. No ładny jest. Piątka, 70 cm. Więc drodzy Państwo, tak to mniej więcej wygląda baja. Poszedł. A więc odjazd, a tu Lesio. Karaś! Pierwszy karasek na Ringersa. Zobaczcie, drodzy Państwo, Ringers 12 i karasek malutki. Malutki karasek. Baja. Zakładam za tego nętę. Nabijam podajnik i zarzucamy przed siebie. Drodzy Państwo, kończymy już dzisiejszy wypad. Pomału suszę sprzęty. Część już wynieśliśmy. I tak to leciało. Jak to Robson mówi, nie bierze nic i hu. Robson, coś od siebie. Co nie bierze? Karpie były, były. Ale mówisz, że teraz nic nie bierze. No. Bardzo fajnie. Ciepła nocka. Trochę pogoniło. Ciepły deszczyk. Trochę postraszyło, ale tak, było przyjemnie. Bardzo, jakieś, bardzo przyjemnie. Jakieś ryby się zawiesiły, nie na zero. Robson stracił rybę. Nie pierwszą, nie ostatnią. Nie pierwszą, ostatnią. No ale szkoda, że w taki głupi sposób, bo na przyponie poszło na łączeniu, bo to były kombi. Jednak kombi to był nie przez niego robiony przypon, który tak wam pokazałem. Szkoda, że ryby nie było widać. Robson stracił, ja straciłem pierwszą, to samo, no ale reszta jakoś udana i tak leciało jak pokazałem. Jest godzina, drodzy Państwo, tak bardzo przyjemna noc. No, 12:55, a zaraz mają być opady. Opady, więc naprawdę ma bardzo tutaj padać, więc wszystko zawijamy w miarę poschło. Więc kończymy na dzisiaj. Kto nie był dzisiaj na rybach, niech żałuje. Niech żałuje. No a kto był, ten zmoknął i tak to mniej więcej wygląda. Więc drodzy Państwo, leciało tak, pokazałem to na filmie. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. No i jedziemy na Kielce. Siema, Pyza wraz z Robertem. Jedziemy na Kielce. Cześć. Siema. Kilo 83 cm. Zapas.